Dzień dobry wszystkim. Witam serdecznie. Prezent pod choinkę, słuchajcie, powstaje. Jest to prezent dla wspierających ten kanał. Tam na dole pod filmem macie link. Już dzisiaj jest normalnym dźwiękiem chyba. W sumie to nie wiem, jak się to nagrywa, ale zobaczymy, jak się nagra po filmie. Dobrze, to teraz słuchajcie. Tu mamy rezystorki. Tu mamy rezystorki od audio, czyli od bitu 0 do bitu 7, czyli 8 bitów. Te rezystorki, z każdego bitu sygnał przechodzi przez rezystor tutaj, 2 kOhmy i leci drabinką dalej. Następny bit 1 leci tu i leci drabinko dalej. Trzeci bit, czwarty bit, leci drabinko tu, czwarty bit. Piąty bit leci drabinko tu. Szósty, siódmy i ósmy, to co było w zeszłym odcinku robione, leci tu. No i tutaj będzie kondensator odsprzęgający stałe składowe. I wyjście na cincha. Tu będzie gniazdo zamontowane. Dobra, dzisiaj zamontujemy kolejne 8 rezystorków. I to będą rezystorki do wideo, do sygnału wideo, czyli VGA, czyli będą teraz tak, PB5 z tej nóżki, tu mamy wstawić 470 ohmów. PB4 jest to druga składowa koloru RGB, tak? Zaraz wam powiem dokładnie, którego koloru. Koloru green. Później mamy tak samo dwa rezystorki z dwóch kolejnych bitów, kolor red i kolor blue. Oprócz tego jeszcze synchronizacja pozioma i synchronizacja pionowa. Te dwa rezystorki. No dobra. To co? Bierzemy się do dzieła. Montujemy. Tylko ja grot w lutownicy zmienię z takiego wielkiego na taki mały. Okej. Włączmy lutowniczkę i możemy lutować. No dobra, przede wszystkim flux. Tu będziemy. Ok, posmarowane. I teraz jedziemy dalej, słuchajcie. To teraz tak, dwa rezystorki 100 ohmowe do synchronizacji najpierw pójdą. I synchronizacja V. To jest ten rezystorek. No i nie mam tutaj takiego trzymadła. Dużo rzeczy by się tutaj na warsztacie przydało, słuchajcie. Także zapraszam do wspierania tego kanału. Tam na dole macie link dla Mikołaja. Także jeśli zasłużyłem w tym roku na Mikołaja, to zapraszam do dobrowolnej wpłaty na rzecz Mikołaja, tak powiem. Mikołaj do warsztatu. Patrzcie, jak szybciutko to idzie. Okej. Ok, słuchajcie, dwa rezystorki 100 ohmowe do synchronizacji V i do synchronizacji H zostały postawione. No to teraz jedziemy tak. PB5 to jest nóżka numer 32 układu Atmega 164A. I to ma być rezystor 400 470 471, czyli 470 ohmów. Ok. Responcyjny na grocie, słuchajcie, ładnie się przylutowało. I tu już będzie gniazdo VGA. No to dobra, to teraz bierzemy drugiego i drugi to jest 1 i 2 kOhma. I go stawiamy do PB3. Tak? PB4. I to jest składowa częstotliwość wideo,
koloru green. Czyli koloru zielonego. No, musimy tutaj trochę więcej ceny podłożyć. Z drugiej strony go złapimy. O. Żeby tu nam zwarcia nie zrobił z kolorem red, czyli czerwonym. O, ślicznie. No dobrze, jest ślicznie, wszystko cacy, jedziemy dalej. Teraz PA3. Nie PB, tylko PA. PA3 to jest nóżka numer 34, czyli nóżka z tej strony już z salaka i to będzie tutaj. I PB4 ma mieć rezystancję PA3 ma mieć 471, czyli ten rezystorek 470 ohmów. Resztką cyny na rezystorku wlutowujemy go w swoje miejsce. Dobra. Następny rezystorek to będzie PA2 i nóżka numer 35 procesora ADC2. I to jest rezystor 1,2 kOhma, czyli 1,2,2 na SMD oznaczenie. Wlutowujemy. Oczywiście, czy będzie w lewo, czy będzie w prawo, to nie ma to znaczenia. Przy rezystorach nie ma polaryzacji plus, minus. One przepuszczają w dwie strony tak samo. Oczywiście ze swoim oporem, który muszą wytworzyć. 1,2 kOhma. Pięknie. Pięknie. To teraz tak. Następna nóżka, już ostatni kolor i rezystor 471 ohmów. 470 ohmów. 471 oznaczenie takiego rezystorka. Oj, wypadło. O. Tu mi się radio odzywa. Kurczę, gdzie on wypadł? Ale żem zrobił. Jest, dobra. 471. O. Taka malutka drobniczka. I słuchajcie, 471 to jest PA1. PA1 to jest nóżka 36 procesora, czyli 36 to jest o ta kolejna, o tutaj on będzie stał, o. O. Dobra, i ostatni rezystor, ostatni rezystorek to jest 122. 122, słuchajcie, czyli 1,2 kOhma. I to już jest PA0. ADC0. Obraz mamy z ADC. Bo obraz VGA sygnał jest sygnałem analogowym. O, i zobaczcie. Kolejne 8 elementów przybyło na płytce. I będziemy działać dalej. Ojejku, muszę ich wyciszyć troszeczkę, bo mi przeszkadzają w nagraniu. Dobra. Teraz tak, co musimy po takiej robocie zrobić, to musimy wymyć płytkę z kalafonii, z tego fluxa, który żeśmy tutaj na początku przed lutowaniem, i przy okazji sprawdzić, czy nam nic nie odpadnie, nie? Nic nie odpadnie, nie ma mowy nawet, żeby to odpadło, bo jest przelutowane. O. Umyjemy przez papier toaletowy najlepsze czyszczenie, czyli ręcznik papierowy. Też może być. Sprawdźmy tylko jeszcze teraz pod lupą, czy zwarć nie ma. Nie ma.
Jest ślicznie, słuchajcie. Dwie synchronizacje 100-ohmowe rezystorki dajemy, odnóżek. I... Czy to jest 100 ohmów? Zaraz sprawdźmy mierniczkiem. Bo coś tu... Tak, to jest 100 ohmów. Dobrze jest. Dobrze jest. Teraz tak, te 1 i 2. 470, ok. 1 i 2. 470, 1 i 2. I 470. Pasuje. Jeszcze sobie sprawdźmy, czy mamy rezystancję, słuchajcie, odpowiednio. Tak jest. Tak jest. Na tym, co żeśmy wczoraj lutowali, czyli na audio. Tak jest, dobrze. Rośnie nam, ok. Każdy bit ma rosnąć o 1 kiloohm. 5,66, 7,66, o 2 kiloohm, sorry. Pasuje. No dobra. Nie, zwarć nie ma, wszystko jest tacy. Więc słuchajcie, pozdrawiam serdecznie. W następnym odcinku lutujemy dalej, czyli kondensatory tutaj odsprzęgające, tutaj, nie, tu rezystor od resetu, podciągający, dojdą kondensatory przy stabilizatorku, dojdą switche, a w ostatnim odcinku, i dojdzie gniazdko, a w ostatnim odcinku będą właśnie gniazdka wlutowane i zaprogramowany układ Atmela Atmega 164A, 20 MHz, zegar już tu został wstawiony bez odcinka. Miałem z tego nie robić filmu, bo to miał być po prostu odcinek, znaczy to ma być prezent na Mikołaja dla wspierających kanał. Link na dole, tam na dole jest link, odwiedźcie to zbiórkę. Pozdrawiam. Do następnego odcinka.